tradycyjnie egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Mimo zmian w formie to wciąż najważniejszy egzamin w życiu człowieka. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 208 uczniów. To najwięcej ze wszystkich szkół w naszym powiecie. Ja myślę, że i tak, i nie, bo z jednej strony język polski nie jest takim egzaminem, który tak dużo emocji wywołuje, dlatego że mimo wszystko język polski jest do zdania, prawda? Dlatego że już nie ma tak długich wypracowań jak to kiedyś, kiedy starsze roczniki, kiedy my jeszcze zdawaliśmy ten egzamin, trzeba było pisać strony i to na ilość stron się liczyło wartość tej pracy. Dziś preferuje się krótsze formy. Są też bardzo ważne zadania, takie analiza tekstu, czytanie ze zrozumieniem, co dzisiaj jest bardzo ważną umiejętnością, żebyśmy rozumieli w życiu to, co czytamy, co podpisujemy, co nam bez przerwy w życie funduje w różnych formach. Więc to są, myślę, że ten egzamin rzeczywiście jest bardzo dobry, dlatego że przygotowuje młodego człowieka do życia, które bez przerwy musimy być czujni i uważni, żebyśmy nie popełnili błędów. Egzamin, myślę, że jutro jest taki dzień bardzo ważny. Matematyka zawsze budziła emocje, a w naszym społeczeństwie szczególnie budzi duże emocje, ale od paru już lat od najwyższych władz, a więc i Ministerstwo Edukacji, i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przekonuje całe społeczeństwo, że trzeba się uczyć matematyki i matematyka nie jest wcale takim groźnym przedmiotem. Jest wspaniałą dziedziną nauki, która pomaga każdemu, i prawnikowi, i lekarzowi, no i przede wszystkim inżynierom w życiu. Dzisiaj preferuje się przedmioty ścisłe, bo one dają olbrzymią szansę zatrudnienia. Ale nie tylko, dlatego że matematyka naprawdę pomaga wszystkim. I tak jak powiedziałam, prawnikom, i lekarzom, i dziennikarzom również, wszystkim, bo dzisiaj musimy logicznie myśleć. A przecież matematyka przede wszystkim uczy logicznego myślenia. Więc jutro są te emocje, zawsze matematyka budziła emocje, ale myślę, że będzie dobrze, dlatego że ten egzamin podstawowy jest skierowany przecież dla wszystkich uczniów, a już tyle lat, bo już 9 rok piszemy nową maturę, i myślę, że te zadania są tak dostosowane, że przeciętny uczeń powinien sobie poradzić. Niespodzianki nie było. W części otwartej egzaminu uczniowie musieli się zmierzyć z Żeromskim, Baczyńskim i Orzeszkową. Tematem tegorocznej matury wypracowania było Przedwiośnie i Gloria Victis, z czego większość osób się tego spodziewała, szczerze mówiąc, chociaż ja jakichś takich większych typów nie miałem. Raczej, tak powiem, starałem się przygotować na ogół i raczej co by nie było, w sumie się nie bałem tego, ale no w miarę jestem zadowolony, nie było źle. Ja jestem w klasie matfiz, więc matematyka, fizyka i tak dalej to jest dla mnie, jak już tak powiem, chleb poprzedni, więc jako taką matematyki się nie boję, potem tylko język angielski trochę, ale nie no, rynek polski to był chyba taki egzamin, że tak powiem, największy znak zapytania, jeżeli chodzi o mnie. Ogółem w powiecie tomaszowskim do matury przystąpiło 945 uczniów. Wyniki zmagań maturalnych poznamy w czerwcu.